godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury. Jak? Pomożecie? Prowadziła dziś o północy stan wojenny. My, naród. We, the people. Dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Przepastne lasy wokół Węglińca od dawien dawna dostarczały mieszkańcom tej okolicy różnego rodzaju dóbr. Przede wszystkim oczywiście było to runo leśne, ale też zbierano tutaj smołę, a wreszcie, kiedy odkryto ważne kopaliny, powstawały tutaj ośrodki wydobycia nie tylko gliny, ale także węgla brunatnego. I tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, w tej okolicy, rozpoczęło się bardzo poważne wydobycie tego brunatnego surowca na początku XX wieku. Z czasem powstała tutaj bardzo duża kopalnia, nazywająca się w przetłumaczeniu takim dowolnym miasto Zgorzelec. Ta kopalnia funkcjonowała bardzo długo, aż do wypadku, który się zdarzył już po wojnie. Zatopiona w przepastnej Puszczy Zgorzeleckiej kopalnia węgla brunatnego Grubesztadt-Görlitz powstała w pierwszych dekadach XX wieku. Eksploatowano tu metodą głębinową pokłady doskonałego jakościowo surowca dostępnego między innymi dzięki wydrążeniu upadowej połączonej normalnotorową bocznicą kolejową ze stanowiącą część kompleksu brykietownią i elektrownią. Po zakończeniu działań wojennych stwierdzono, że zniszczenia w całym kompleksie objęły blisko 40% pierwotnego stanu. W chwili przejęcia przez stronę polską zarówno upadowa, jak i szyb główny były zatopione. Bocznicę do upadowej w czasie działań wojennych rozebrano, a zdemontowane szyny wywieziono. Cały zakład, nazwany odtąd kopalnią Kałask, przejęło Zjednoczenie Energetyczne. Dawna kopalnia Stadt-Görlitz była naprawdę ciekawym obiektem, chociażby z tego względu, że wybudowano ją, wzniesiono ją w środku lasów, otoczona tymi przepastnymi tutaj puszczami. No, wyglądała jak taka techniczna wyspa pośród zieleni. Oczywiście z czasem wokół kopalni powstawały też różnego rodzaju domki robotnicze, niewielkie osiedla, właściwie całość tej dzisiaj nazywanej zielonką miejscowości powstawała tylko dlatego, że była tutaj, że były tutaj te zakłady. Ale co jest ciekawe, że większość tych zabudowań, które dzisiaj tutaj widzimy, to są zabudowania powstające wtedy, kiedy tę kopalnię właściwie wznoszono od podstaw. Są to imponujące kominy, są budowle inne. Wystarczy porównać je z fotografiami czy z widokówkami sprzed lat. Połączenie zielonki z pobliskim Węglińcem zapewniała kopalnia na Ciuchcia, ciągnąca w zależności od potrzeb zestaw wagonów osobowych lub towarowych. Pociąg dojeżdżał do przystanku zlokalizowanego przy wiadukcie szosy prowadzącej z Węglińca do Starego Węglińca. Ciekawym rozwiązaniem technicznym po 1945 roku były kopalniane parowozy bezpaleniskowe. Tu pod warstwą ziemi ukryte było i nadal jeszcze ukryte jest brunatne złoto, jak to czasami nazywano. Węgiel brunatny, który pozyskiwany, przerabiany również tu w pobliżu,
na brykiety. Praca, która tutaj się toczyła, no była o tyle niebezpieczna, że te wszystkie szyby pozyskiwały węgiel spod dość dużej warstwy ziemi. Było to takie głębinowe wydobycie i stąd też spowodowało ono bardzo wiele problemów. Oczywiście kopalnia w ciągu lat, kopalnia przedwojenna jeszcze, a nawet sprzed I wojny światowej, korzystała z urządzeń nieco mniej technicznie zaawansowanych niż te, które później tutaj wykorzystywano po II wojnie światowej. Początkowo brakowało wykwalifikowanej kadry i robotników. Nie posiadano potrzebnych planów, a pozyskanie węgla prowadzono ręcznie. Po wstępnym uruchomieniu kopalni cały urobek odbierała elektrownia, zaś dawna sortownia i brykietownia nie były remontowane. Z czasem uruchamiano odtwarzane zakłady kompleksu Kałask. Szlak dzisiaj wydeptany to dawne torowisko. Dopiero tutaj, kiedy się wchodzi na miejsce wyłożone pięknie brukiem, widać resztki szyn. Jako że niegdyś wszystko to, co tutaj się działo, oparte było o transport kolejowy. Te tory kolejowe funkcjonowały dość długo, bo jeszcze w latach 70. po wojnie ta nitka komunikacyjna była wykorzystana. A warto wiedzieć, że właśnie ta likwidacja spowodowała konieczność później, dzisiaj już, wysyłania tej wielkich transportów ciężkimi samochodami, które tutaj dojeżdżają. Nie ma dzisiaj ani elektrowni, ani kopalni. Właściwie taki główny rozwój tej takiej dużej enklawy gospodarczej, wtedy niemieckiej, datuje się od roku 1929, chociaż już w latach wcześniejszych, w 1912 roku, szukano tutaj kopalin i rzeczywiście je znajdowano. No dzisiaj bardzo łatwo zobaczyć, które budynki na terenie Zielonki, na terenie tego całego obiektu gospodarczego powstawały wcześniej, przed wojną, a które zniesiono po wojnie. Po prostu sposób budowy, wykorzystany materiał od razu daje znać o sobie, które obiekty pochodzą z jakiego okresu. Dzisiaj, po wielu latach od zamknięcia kopalni, która po wojnie nosiła nazwę Kałask, z pewnym żalem można oglądać te wszystkie pozostałości po nasypach torów kolejowych, te wszystkie resztki wiaduktów, ale niestety taka jest kolej rzeczy, że to, co opłacało się kiedyś, dzisiaj jakoś wydaje się jakby niepotrzebne. A przecież te wszystkie urządzenia, które tutaj były przez całe lata wznoszone, dzisiaj mogą stanowić chociażby taką pamiątkę po technicznych rozwiązaniach sprzed lat. I oczywiście zapewne należy się też pamięć tym ludziom, którzy tu pracowali. Kres działalności kopalni Kałask poprzedziła jedna z najtragiczniejszych katastrof w polskim górnictwie węgla brunatnego. 22 stycznia 1970 roku do położonego w głębi lasu szybu wydobywczego Rygle 2 wdarła się woda. Na zewnątrz panował mróz, okoliczne stawy kryła zaśnieżona warstwa lodu, ale przy Ryglach 2 jeden ze zbiorników wypełniał tylko popękany lód. Woda spod niego wraz z mułem, kamieniami i porwanymi fragmentami drzew spłynęła do górniczego szybu, niosąc śmierć i zniszczenie.